swojej ustnej kronice przywódca Ukhamon Gulala powiedział niemieckiemu dziennikarzowi, że gwiezdni goście przybyli do Ameryki Południowej około 15,5 tysiąca lat temu. Pochodząc z Szwerty, odległego miejsca i centrum imperium złożonego z wielu światów położonych na krańcach naszego wszechświata. Gwiezdni goście zbudowali 26 miast, prawie wszystkie pod ziemią, z których 3 wybrano jako główne. Miasto Akakor rozciągało się za rzeką Purus w wysokiej dolinie położonej na granicy oddzielającej Brazylię od Peru. Region Madre de Dios, Peru i Acre, Brazylia, wyznaczały granice ich terytorium. Całe miasto otoczone jest wielkim kamiennym murem z 13 bramami. Są tak wąskie, że pozwalają na dostęp tylko jednej osobie w danym momencie. Z kolei wschodnia równina jest chroniona kamiennymi wieżami strażniczymi, gdzie wybrani wojownicy nieustannie wypatrują wrogów. Akakor jest ułożony z wielu prostokątów. Dwie główne ulice, które się przecinają, dzielą miasto na 4 części, które odpowiadają 4 uniwersalnym punktom naszych bogów. Wielka świątynia słońca i rzeźbiona kamienna brama z jednego bloku znajduje się na dużym placu pośrodku. Świątynia zwrócona jest na wschód, w stronę wschodzącego słońca i jest ozdobiona symbolicznymi obrazami naszych dawnych mistrzów. W każdej dłoni boskie stworzenie trzyma berło, na szczycie którego znajduje się głowa jaguara. Figurę wieńczy nakrycie głowy ze zwierzęcymi ornamentami. Dziwne pismo, które może być zinterpretowane tylko przez naszych kapłanów, opisuje założenie miasta. Wszystkie kamienne miasta zbudowane przez naszych dawnych mistrzów mają takie bramy. Najbardziej imponującym budynkiem Akakor jest Wielka Świątynia Słońca. Jego zewnętrzne ściany są nagie i zostały zbudowane z artystycznie rzeźbionych kamieni. Dach jest otwarty, aby promienie wschodzącego słońca docierały do złotego lustra, które pochodzi z czasów dawnych mistrzów i jest zamontowane z przodu. Kamienne figury naturalnej wielkości otaczają wejście do świątyni po obu stronach. Ściany wewnętrzne są obite płaskorzeźbami. W dużej kamiennej arce zatopionej w przedniej części świątyni są pierwsze zapisane prawa naszych dawnych mistrzów. Następne miasto to Akanis, forteca pierwsza, zbudowana na wąskim odcinku lądu w pobliżu Meksyku, gdzie spotykają się 2 oceany. Ostatnia Akahim, trzecia forteca chyba najbardziej tajemnicza, znajduje się na północy Brazylii, graniczącej z Wenezuelą. Wygląda jak Akakor z kamienną bramą, świątynią słońca i budynkami dla księcia i kapłanów. Wrzeźbiony kamień w kształcie wyciągniętego palca wskazuje drogę do tego miasta. Królewskie wejście jest ukryte za ogromnym wodospadem, którego wody opadają na głębokość 300 metrów. Mogę ujawnić te sekrety, ponieważ Akahim leży już w ruinie od ponad 400 lat. Po strasznych wojnach z białymi barbarzyńcami lud Akahim zniszczył domy i świątynie na powierzchni i wycofał się do podziemnych rezydencji. Te rezydencje są ułożone jak gwiezdna konstelacja bogów i są połączone długimi trapezoidalnymi tunelami. Obecnie tylko 4 rezydencje są nadal zamieszkane. Pozostałe 9 jest całkowicie pustych. Kiedyś potężni Akahimowie liczą obecnie zaledwie 5 tysięcy dusz. Akahim i Akakor komunikują się ze sobą poprzez podziemne przejście i ogromny system luster. Tunel zaczyna się w Wielkiej Świątyni Słońca w Akakor i ciągnie pod kanałem Wielkiej Rzeki i kończy się w centrum Akahim. System zwierciadeł rozciąga się od Akahim ponad linią Andów do gór Roraima. Tak nazywają je biali barbarzyńcy. Składa się z szeregu srebrnych luster równej wysokości człowieka i osadzonych na dużym rusztowaniu z brązu. Każdego miesiąca kapłani przekazują za pośrednictwem tego systemu najważniejsze wydarzenia tajnym językiem. W ten sposób siostrzany naród Akahim po raz pierwszy usłyszał o przybyciu białych barbarzyńców do kraju zwanego Peru. Oprócz opisu podziemnych miast uwzględniono inne ważne odkrycia, które jeszcze bardziej potęgowały zagadkę. Tatunka mówił o technologii pozaziemskiej i starożytnych dokumentach, które miały być ukryte w podziemnych miastach.
Mój lud zachował tylko pamięć o Imperium Samon i jego darach dla lasy, spisanych zwojach i zielonych kamieniach. Nasi kapłani trzymali to wszystko w podziemnym religijnym kompleksie Akakor, gdzie zachował się również latający dysk lasy i dziwny statek, który może przepływać przez góry i wody. Latający dysk ma kolor błyszczącego złota i jest wykonany z nieznanego materiału. Jego kształt przypomina gliniany cylinder. Jest tak wysoki, jak dwóch mężczyzn ułożonych jeden na drugim i tej samej szerokości. Wewnątrz tego dysku jest miejsce dla dwóch osób. Nie ma żagli ani wioseł. Nasi kapłani mówią, że wraz z nim Lasa mógł latać szybciej niż najszybszy orzeł i poruszać się w chmurach tak lekko, jak liść na wietrze. Dziwny statek jest równie tajemniczy. 6 długich stóp mieści srebrną tacę. 3 stopy są skierowane do przodu, inne do tyłu. Wyglądają jak wygięte bambusowe laski i są ruchome, kończąc się wałkami. Zgodnie z życzeniem naszych dawnych mistrzów, kapłani zgromadzili całą wiedzę i wszystkie doświadczenia i zachowali je w podziemnych rezydencjach. Przedmioty, które świadczą o 12 tysiącach lat historii mojego ludu, są przechowywane w pokoju wykutym w skale. Oto także tajemnicze rysunki naszych starożytnych ojców są wyryte w kolorze zielonym i niebieskim na nieznanym nam materiale. Ani woda, ani ogień nie mogą go zniszczyć. Jedna z map pokazuje, że nasz Księżyc nie jest pierwszym i nie jedynym w historii Ziemi. Księżyc, który znamy, zaczął zbliżać się do Ziemi i obracać się wokół niej tysiące lat temu. Wtedy świat wyglądał inaczej. Na zachodzie, gdzie mapy białych barbarzyńców rejestrują tylko wodę, była duża wyspa. Również w północnej części oceanu znajdowała się gigantyczna masa lądowa. Według naszych kapłanów oba te gigantyczne lądy zostały zanurzone pod ogromną falą podczas pierwszej wielkiej katastrofy. Była to wojna między dwiema boskimi rasami. I dodają, że ta wojna sprowadziła spustoszenie na Ziemię, a także na światy Marsa i Wenus, jak nazywają je biali barbarzyńcy, a także innych ciał kosmicznych w stanie zawieszenia. Mars do tej pory nosi znamię po tej niewyobrażalnej wojnie. Dalej relacja snuje następującą tajemnicę. Wszedłem do kompleksu religijnego o świcie, jak mówi tatunka, krótko po wschodzie słońca owinięty złotą szatą i hasa. Szedłem po przestronnych schodach. Zaprowadziły mnie do pokoju i nawet teraz nie wiem, czy był to duży, czy mały. Sufit i ściany były nieskończenie niebieskawe. Nie miały ani początku, ani końca. Na wyrzeźbionej kamiennej płycie był chleb i źródło wody, znaki życia i śmierci. W pokoju panowała głęboka cisza. Nagle głos, który zdawał się dochodzić zewsząd, kazał mi wstać i wejść do następnego pomieszczenia, które przypominało wielką świątynię słońca, a jej ściany były wyłożone wieloma bardzo różnymi instrumentami. Błyszczały i świeciły wszystkimi kolorami. 3 wielkie płyty zatopione w ziemi fosforyzowały jak żelazo. Przez jakiś czas wpatrywałem się w dziwne instrumenty. Moje oczy były tak olśnione jasnym światłem, że długo trwało, zanim rozpoznałem coś, czego nigdy nie zapomnę. Po środku pokoju, którego ściany promieniowały tajemniczym światłem, znajdowały się 4 bloki przezroczystych kamieni. Kiedy pełen strachu podszedłem do nich, odkryłem w nich 4 tajemnicze stworzenia. 4 nieumarłych, 4 śpiących ludzi, 3 mężczyzn i kobietę leżeli w płynie, który przykrywał ich poklatkę piersiową. Pod każdym względem byli podobni do ludzi. Mieli tylko 6 palców u rąk i nóg. Warto tutaj wspomnieć o podobnym sarkofagu tisulskiej księżniczki, który może wskazywać na bardzo zaawansowaną technologię. Kiedy ta informacja dotarła do uszu ufologów, Erich von Däniken, badacz pochodzący ze Szwajcarii, jako jeden z pierwszych przejął stanowisko porzucone przez niemieckiego dziennikarza. W książce Brugera Däniken został wymieniony jako redaktor przedmowy Akakor, a tym samym miał tło na ten temat. Biorąc pod uwagę ducha przygody, którego pisarz był w stanie tak dobrze zawrzeć w swoich książkach, jego zamiar rozpoczęcia wyprawy w poszukiwaniu zaginionego miasta nie był zaskoczeniem, pomimo nieudanego doświadczenia Brugera.
ale od samego początku rosły trudności, które przybierały wręcz obraz coraz grubszego muru z betonu. W świecie bogów Schweitzer opisał szczegóły, które sprawiły, że operacja się nie powiodła. 2 lata temu zetknąłem się bez związku z książką Brugera, z człowiekiem z Manus imieniem Ferdynand Schmidt. Powiedział, że pan Schmidt przez całe życie był pilotem Swissair. Po przejściu na emeryturę przyjął misję do pracy w Czerwonym Krzyżu w Brazylii. Ta misja zaprowadziła go do Manaus, gdzie w ramach swoich działań miał okazję wielokrotnie spotkać się z Tatunka Nara. Tatunka opowiedział panu Schmidtowi historię swojego plemienia dokładnie w takich samych warunkach, jakie Bruger opublikował później. Schmidt i ja wymieniliśmy kilka listów, a potem odbyliśmy wywiad w Zurychu. Zaproponowałem zorganizowanie wyprawy na terytorium plemienia Tatunka jako jednego sposobu sprawdzenia, na ile taka niezwykła historia jest prawdziwa. Schmidt wrócił do Manaus i jako doświadczony pilot zaczął planować wyprawę, pozostając w kontakcie z Tatunką, który powiedział, że jest gotów poprowadzić małą grupę do miejsc, w których mieszkało jego plemię. Wyprawę zaplanowano na pierwszą połowę lipca 1977 roku i powinna ona zbliżyć się jak najbliżej terytorium plemienia za pomocą 2 helikopterów. Mieliśmy upoważnienie brazylijskiego komisariatu do spraw ludności tubylczej Funai. Szefem wyprawy miał być Tatunka Nara, bo tylko on znał położenie tajemniczego miasta. Mimo ogromnej ciekawości nie chciałem na oślep podejmować przygody, która wymagałaby dla mnie dużego wysiłku finansowego. Po wstępnych rozmowach Ferdynand Schmidt przekonał tubylczego przywódcę, aby na razie sam wrócił i spotkał się ze swoim plemieniem, aby zebrać przekonujące dowody na istnienie technicznych artefaktów, takich jak te przez niego opisane. Na przykład Tatunka mógł robić im zdjęcia. Prezentacja tych dokumentów byłaby sygnałem startowym do przygotowania już bardziej szczegółowej wyprawy. Tatunka otrzymał przyjazną dla użytkownika kamerę, a ponadto nowy silnik zaburtowy do swojej łodzi. Pod koniec marca opuścił Manaus z poleceniem powrotu 2 miesiące później. Jednak Tatunka się nie pojawił. Ponieważ Indianie nie mają tak zdefiniowanego pojęcia punktualności jak my, opóźnienia nie są rzadkością, jeśli o nich chodzi. Z drugiej strony mogło się zdarzyć, że opóźnienie było spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Czasami dopływy rzeki Negro mają tak mały przepływ, że przepuszczają motorówkę i trzeba czekać na kolejne deszcze. 10 lipca wylądowałem w Manaus, Tatunka jeszcze się nie pojawił. Opóźnienie trwało już 1,5 miesiąca. Bez ich obecności rozpoczęcie wyprawy helikopterami byłoby absurdem, ale firma, która wynajmowała helikoptery, długo nie byłaby skłonna unieruchomić swoje maszyny. Dlatego gdybym dał zielone światło wyprawie 10 lipca, musielibyśmy wyjechać 4 tygodnie później, z Tatunką lub bez. Ponieważ Tatunka jeszcze się nie pojawił w połowie lipca, odwołałem wyprawę. Dostałem bilet na powrót do Europy i dokładnie ostatniego dnia mojego pobytu Tatunka pojawił się ze swoją łodzią na rzece Negro. Jego pierwsze pytanie dotyczyło tego, czy otrzymaliśmy zdjęcia dostarczone 10 dni wcześniej do komercyjnego frachtowca z instrukcjami, które należy nam przekazać. Nic takiego nie otrzymaliśmy. Tatunka powiedział, że był ze swoim plemieniem w mieście Akhaim i ponownie powtórzył swoje oświadczenia o złożach technicznych bogów w tym mieście. Chodzi o to, że nie ma przy sobie żadnego teraz dowodu. Kiedy mu zarzucaliśmy błędy, powiedział nam, że jego obowiązkiem jest troszczenie się o swój lud, a nie o nas, i że nie może zdradzić swoich, zabierając przedmioty, które uważają za święte, że oznaczałoby to to samo, co okradanie kościoła dla nas. Nasza rozmowa trwała 12 godzin, a nadal nie wiem, co sądzić o całej tej historii. To, co nam powiedział, nie było nielogiczne ani niemożliwe, ale było to bardzo mało prawdopodobne. Tatunka zauważył moją nieufność i obiecał porozmawiać ze swoimi kapłanami tej samej nocy. Tatunka powiedział, że Indianie wiedzą, jak porozumiewać się pozazmysłowo lub, jak powiedzielibyśmy to, telepatycznie. Chociaż według Tatunka ten rodzaj komunikacji nie wykorzystuje słów ani zwrotów, ale intensywną koncentrację uczuć, wrażeń, takich jak głód, miłość, przyjaźń, nienawiść, szczęście, wojna, wrogość itd.
Dzięki temu można by tworzyć symbole i rozumieć się na odległość. Powiedział, że wszyscy Indianie praktykowali ten rodzaj komunikacji telepatycznej od wczesnego dzieciństwa. Odłożyłem powrót na 24 godziny. Następnego dnia tatunka pojawił się z samego rana i powiedział, że udało mu się wytłumaczyć swoim kapłanom, że nie może przyjść do mnie z pustymi rękami, ponieważ biały człowiek nie chce go słuchać. Teraz otrzymałem pozwolenie od kapłanów na przedstawienie dowodów, które mogą mnie przekonać. W konsekwencji tatunka wyruszył ponownie, aby spotkać się ze swoim ludem, zebrać dowody i wrócić do Manaus. Panu Schmidtowi zlecono powiadomienie mnie telefonicznie, kiedy wszystko to będzie zrobione. Do tej pory tatunka nie przedstawił obiecanych dowodów, a ja wciąż czekam. Kiedy tatunka zapoznał się z Denikenem, opowiedział mu niepublikowane szczegóły Cytadel, które różniły się nieco od relacji powierzonej Brugerowi. Jeden z takich przykładów został przedstawiony z Akheim. Tubylcy wskazali, że w tej fortecy oddaje się cześć tajemniczemu przedmiotowi, który dawno temu został podarowany kapłanom przez bogów, którzy przybyli z nieba na lśniącym statku. Jest to starożytny obiekt, który zgodnie z tradycją miał zacząć śpiewać w momencie powrotu tych bogów na ziemię. I że ostatnio zaczął emitować dziwne brzęczenie podobne do brzęczenia pszczół, wywołując intensywny zapał i szacunek wśród jego ludu. To zmotywowało chęć pisarza do znalezienia podziemnego obiektu. Mimo początkowych zastrzeżeń, Deniken dał zielone światło dla ekspedycji. Ponownie wezwano tatunkę i Schmidta. Rząd brazylijski zezwolił na to, ale pod warunkiem, że w wyprawie weźmie udział Roldão Pires Brandão, uznany archeolog i wytrawny członek różnych ekspedycji naukowych. Dwa dni przed przybyciem do Akheim miał miejsce dziwny epizod z udziałem Pires Brandão, który został postrzelony w ramię. Zostało to sklasyfikowane jako wypadek. Podczas krótkiej podróży Pires Brandão zaobserwował dziwne formacje w dżungli. Po powrocie wykonał lot nad tym obszarem, zdając sobie sprawę, że kopce, które widział, nie były normalne, a raczej przypominały ogromne piramidy. W tym czasie grupa angielskich odkrywców próbowała dotrzeć do Akheim przez Wenezuelę. W obawie, że straci pierwszeństwo, archeolog poinformował o swoim odkryciu czasopismo Veja, jedno z najważniejszych w Brazylii. 1 sierpnia 1979 roku pięciostronicowy raport wykazywał niesamowite znalezisko. Wiadomość rozeszła się lotem błyskawicy po całym świecie. W przepastnej dżungli odkryto nowe piramidy. 4 lata wcześniej, 1975 roku, satelita Landsat z NASA przechwycił 10 formacji piramidalnych w południowo-wschodnim Peru w rejonie Alta Madre de Dios. 10 nieznanych światu i ukrytych w niedostępnej dżungli piramid. O tych formacjach opowiemy Wam, drodzy widzowie, już w następnym odcinku.